siema, siema, jest sobota, godzina 15.40 albo coś koło tego. Nad jezioro jest za późno, żeby jechać, bo jest ciemno. Znaczy jeszcze coś tam widać, ale jadę, może do rzeki wejdę. Wodery i sito wziąłem, a nóż widelec się uda pokopać w wodzie. Jak na razie planuję chodzić po plaży, zobaczymy się przy jakimś śmieciu albo przy fancie. Jestem przygotowany na wejście do wody, ale na początek się rozgrzeję na plaży. Mam rękawiczki, mam ciepłe skarpetki od kolegi dużego Zbigniewa. Dziękować. Takie wełniane skarpety. Do chodzenia w wodzie mistrz. Odpalę gareta, pobiegam chwilę po plaży. A jeszcze wczoraj dojechał do mnie krecik od Euroteka, od podkarpackiej wykopki, o tak dokładnie. I się dzisiaj przyda na plaży. Solidna konstrukcja. Dzisiaj pierwszy raz będzie w użyciu. Także zobaczymy. Wiadomiks, że będą śmieci. Ale ja chcę dzisiaj pochodzić. Jutro idziemy do wody z dużym Zbigniewem. I kaczki też tam będą, bo się zameldowały. Dobra, odpalę się, jak będzie jakiś sygnał. Jest sygnał. Do wody nie wejdę raczej, bo jest naprawdę ciemno. Ja mam latarkę na głowie, ale jutro pobuszuję w wodzie, także idę dalej. Sygnał 53 płytki. Jest pieniądz. Takiego płytkiego dołeczka. Nówka, złotówka. Jest złoty 10. A tam ciemno i zimno. Idę dalej. Sygnał. Kilka kroków dalej. 20 groszy. Jeszcze kapselek wyskoczył. Ale to wiadomiks. Śmieci są wszędzie. Idę dalej. Tuptać, tuptać, tuptać. Tu jest sygnał. Podejrzewam nowożytną monetę, ale obczajmy to. Może się uda to. Chyba jeszcze w dołku, ale zobaczymy. To piję na jakieś 20 groszy albo na 10. Podjęte czy nie podjęte? Nie podjęty. Nie chcę tu klękać, bo tu woda podchodzi. Tak to tylko obczaić, czy tu jest coś. No to sprawdzimy. To sprawdzamy. Bagno tu jest niezłe. Coś tu jest, moneta. No, ja kopię, szukam, a mam pinpointera w kieszeni. Ale wieje. Dobra. Coś tam wpadło. Kapsle i monety wpadły, także jest dobrze. Szukam dalej. Mocny sygnał. 55. 55. Takiej jamy głębokiej. Jest zawleczka chyba. Tak, ale głęboko była. Sygnał czyściutki, ładniutki, na garecie się wyświetlał napis kop mnie, to kopłem i cyk do torby, idę dalej. Kolejny sygnał, jeden grosik, nie 10, o, jeszcze lepiej, dziesiątka, idę dalej. Sygnał 61 i jeden grosik. Sytuacja. Cisnę dalej. Jest i polmos. Z takiej jamy. Takiej jamy polmos pozmiatany. Idę dalej. Kawałek słuchawki.
od Walkmana chyba to jest. Tak, to jest od Walkmana. Szukam dalej. Sygnał trzeszczący, skaczący. Jest 50 groszy. Nowożytne. Pokażmy tutaj datę. 95. Takie coś. Kolejny sygnał. Jest kolejna moneta. Gdzie ona jest? Tutaj. Jeden grosik to będzie zajechany. Chyba tak. Do ID pójdzie. Cisnę dalej. Wyskoczyło kawałek makaronu. Miedziuszka. Myk do saszetki. No odchodne jeszcze zawleczka wpadła. Troszkę kapsli już mam, chyba się będę zawijał. Zobaczymy, może coś jeszcze się kopnie. No już na podsumowaniu. Sporo kapsli wpadło. A kiedyś tutaj kopałem już z Juliuszem i z Odynem. Ale doszło, widać tutaj śmieci na tym kąpielisku. Nie wchodziłem do wody dzisiaj. Jutro się wejdzie. W monetach wyskoczyło ponad 2 złote. Taka sytuacja. Ale byłem, liczy się wypad i nie narzekam. Nawet tyle śmieci, że przytuliłem. Nikt mi nie każe chodzić, sam chciałem, także jestem zadowolony. Liczy się wypad. Pokrecika chętnych to zapraszam na kanał Podkarpackie Wykopki Pro. Tu latareczka. Wiele funkcji ma. No. Wibracja z dźwiękiem, bez dźwięku i takie tam. On tam ma na filmikach pokazany numer telefonu, jak coś dzwonić, pisać. To na tyle. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że jutro nie będzie padać, to pokopiemy z dużym Zbyszkiem w wodzie. Na razie, hej.